Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam u ciebie, Dareczku? Nic, tak. Świeci słońce i, i, i prawie deszcz pada. Ono to masz tęczę? Nie mam jeszcze tutaj. Z drugiej Nie strony ma. jest. Aha. No widzisz, u mnie słońce jak drut, chyba już od miesiąca. No, u mnie dzisiaj zaczęło troszeczkę popadywać. Aha. Ale tylko dzisiaj. Mm. Ale ciepło jest. Tak. Nie ma tych 30, ale u mnie jest 28. No, rozmówki o pogodzie muszą być, Darek, no. No może być. A jakieś y, fajne komentarze z zaprosinami. Ja tylko jeden y, mhm. przeczytałem, że na ślęże ktoś zaprasza. To no, moje, tak. Moja ulubiona górę. To, Oj, dużo to, jest zaproszeń. Koobrzek się obudził. Ko to, 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 to ja tam często bywałam A no widzisz, Kołobrzeg się obudził. Obudziło się bardzo dużo właśnie tutaj z południa. Także zaproszenia lecą na okrągło, panie Darku. Ja tylko ślężę właśnie, pamiętam. Uh -huh. Tak, tak, no wspaniałe, wspaniałe. I wszędzie na kawę, jak chcesz, na ciasteczko, albo po prostu na pogawędki. Także to bardzo sympatyczne jest. To straszne by było. Tak. No byłoby sporo. Byłoby sporo. Hmm. Ale słuchaj. Rzeczywiście zebrało się chyba z pięć osób w Szczecinie. No. no, już się podezwały chyba jeszcze jakieś inne osoby. Ktoś z Niemiec powiedział, że dojedzie też do Szczecin. Więc tak. wiesz, no, fajnie się to robi i fajnie, że tak ludzie ze sobą y, współgrają. no Jest jakaś wiesz, chęć spotkania. Tam niech się zrobią lat, jak będą no, nawet mogą. No, właśnie o to chodzi. Wiesz, jak już jest w komentarzach, to zawsze można nawiązać kontakt i fajnie się spotkać. No, no widzisz? A może tam wpadniesz też? Koszczycie, daleko, to daleko. No, daleko. Naprawdę, to No nie wiem. Tam z 7-8 stów bym, bym miał. Mhm, Chociaż może jakby pojechać. A cztery, i później do góry może. No ale nie, no z siedemset będzie. Spokojnie, no. myślę. Mhm. To jest jednak przejazd przez całą Polskę i Mojego to i chyba... do jedną stronę, nie? Tak. Byłem no ale to tak już po, jakbyś pojechał, to, to przecież byś nie wracał tego samego dnia. Jak nie? Na kawę, no to, na kawę, na to na ile kawy? się pije, za pół po, godziny. No ale mówiłeś, że na kawę to z chłopakami nie, na, to na wódkę z chłopakami. Nie, na wódkę to nie. Nie, już nie. No dobrze. No na kawę tak też. Na ja kawę dłużą... szybko piję, bo, bo ja nawet pół godziny nie piję. Piję kawę dwie minuty. Uh -huh. Ale to uh -huh. dlaczego? No bo ona jak ma temperaturę odpowiednią to jest dobra, później jest zimna i da dopy uh -huh. wtedy już nie jest taka fajna. Uh -huh. ja trzeba wypić w odpowiednim momencie. Uh -huh. No to w. 700 do Szczecina kawa i ba, 700 i z powrotem. O, no. to chyba ze trzy kawy wtedy, nie? Po, po drodze, bo, nie, po z... drodze nie, bo nie. Ja, robię, ja robię przystanki co tysiąc, to nie. To, to A, bym... no widzisz co, nawet po tych 700 w zasadzie nie powinieneś lecieć. No, no nie powinieneś. Ty tylko lecisz dalej. No. O. Nie, nie, no rzeczywiście są fajne zaproszenia, fajne komentarze, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Tak. I co panie Dareczku, niech pan coś fajnego powie. Nie, nie mogę nic fajnego powiedzieć. Dlaczego? Kalinka niech powie. <laughs> nie panie Darku. No znaczy, Aś... <laughs> No bo ja zawsze mówię coś fajnego. Kalinka powie. powiedziała przed, przed <laughs> nagraniem, że wojna set będzie. Nic takiego nie mówiłam. Mówiłaś, że się rozp rozpętała. Że ktoś mi powiedział, że się rozpętała, ponieważ ja nie mam dostępu do mainstreamu i jakby te wiadomości, jak do mnie docierają. No to... wiedzisz, jak się dać zmanipulować, bo słuchasz jakieś yy, pierdzielenia i później takie, że wojna jest. Nie, pytałam cię o konkretne miejsce, ponieważ jest ci ono znane. No to nie Tylko ma. Tylko i wyłącznie. wyłącznie. Tylko nie, i wyłącznie. Czy jest w sumie. Ale, ale nie o, ma. Jest wszystko w porządku, tak. No i bardzo dobrze. No właśnie o to chodzi. Tam masz przyjaciół, który z regionu, więc i nie jest to Izrael. O foj. <grafy> Dodajmy to po prostu, żeby była jasność. Nie wolno tak mówić, kurde, A nie właśnie można? na nie. O kurcze, Blate, no to niedobrze. To tfu, tfu, tfu. Wymazujemy, tak? Zrobimy pip. Nie da, ja nie ma takiego państwa w ogóle. Nie ma. No nie ma. Zostało ono sztucznie stworzone i, i zaczęły nam się sztuczne problemy. No. Dobrze, Darku, jeśli nie chcesz powiedzieć tego dowcipu, który miałeś powiedzieć, obiecałeś, ja, nie, że powiesz. Ja, ja, nie, miałeś nie, powiedzieć nie, kawał. Nie, to jest mani, znowu manipulujesz. Ja powiedziałem, że nie opowiadam kawałów, bo ja mam krótką pamięć. Ja nie pamiętam kawałów. Naprawdę. No jak? Przecież opowiadałeś, że gdzieś tam wygrałeś konkurs, właśnie. Ale to jeden kawał, tam, co pamiętam, akurat mi się udało wyjątkowo zapamiętać, co potwierdza regułę. No właśnie. No, ale tak ogólnie to, to nie. Nie, no dobrze. Darku. Wakacje, jeszcze pół wakacji jest. Jest pół wakacji, dokładnie. I co? Co byś chciał w te wakacje, Darku? Ja nie mam dużych wymagań, ale dalej bym chciał wiedzieć, gdzie, gdzie widzowie jeżdżą, A. gdzie spędzają. No też były odpowiedzi, ale też odpowiedzi było sporo. Tak no ale może właśnie. ktoś na przykład w sierpniu zaplanował, to wtedy o, może napisać. Tak. Jak mógł napisać w lipcu, jak dopiero w sierpniu jedzie? Nie no, mógł wcześniej, bo może wiedział o tym. Może wiedział, ale się wstydził i nie chciał zapeszyć. Może miał to dużo, a teraz już jest na przykład. Jest, Już tam to, jest. No to może napisać, tak? Teraz? No, już. może, może, tak. No mhm. myślę, że sporo jest tych zaproszeń, sporo jest wyjazdów. I fajnie, bo ludzie mają cudowną pogodę. Gorącą no. zresztą. Mocno. Gorąco, no w tym roku fajnie jest. No fajnie, jak fajnie darpała a ziemia, a kwiaty, a roślinki, a tak zwierzątka. W żniwach już jest, to co? Ale wszystko suche. Ziemia sucha. Jak sucha, jak miejsce jest suche w ogóle. Chyba, że podlewasz. Nie, nie, nie wypala trawy jeszcze. Jeszcze nie. Były takie lata, że trawa była wyjarana. A, a nie jest, chyba że u was tam w mieście jest to może. Ale nie chyba. Nie, nie, nie. nie. To nie jest jeszcze jakiś dramat. Ale zwierzactwo jest wymęczone, ja, wiesz? zwierzactwo. Nie wiem, ja tam, jak chodzę po lesie, to nie obserwujesz, że są. No ale w lesie jest chłodniej. W lesie jest chłodniej. No, no. Be to... W betonie nie jest chłodno. Ale jest. zwierzęctwo. Chodzą tu lelonki i inne yy, dziki, no normalnie się spożywają wodę. No, no jak mają dostęp, to tak czy no, ja, no bo jest, a ty mówisz, że nie ma. No u nas w mieście nie ma. Trzeba to wystawiać ptaszki. nie macie ropucha, żeby kupić sobie wodę? <noise> musimy wystawiać, musimy wystawiać takie pojemniczki małe dla ptaszków, żeby miały co pić. No i gitara, nie? I jest gitara i wystawiamy, tak, tak, tak. No, no to, to, to gdzie jest problem? No, każdy nie jeden może się napić. No jest problem, mamo, ja muszę ciągle dolewać wody, bo jedna sroczka się ciągle kąpie w tym no, pojemniku. Ale wia, z wiadrami pije, ta sroczka? Nie, kąpie się. Najpierw no. się napija, potem się kąpie. Jak jest za mało wody, to mordecz, że... Dobrze, Darek, sprawdź ile już minut minęło, bo ktoś mam wrażenie, że dużo. Dziewięć. No to chyba już trzeba zacząć. Nie? Trzeba, bo, bo tak. Mhm. Trzeba. Trzeba. Dobrze. No to co? lecimy panie Darku. Jeszcze pozdrow yy, widzów. <laughs> nie no, ja czekam na twoje pozdrowienia, bo one są zawsze takie rokokokowe. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Oj, cieniutko coś. Tradycyjnie. Tradycyjnie. Nie, zawsze mieździ po Nie wolno podobno mówić pozdrawiam serdecznie, A! tylko zdrawiam. Się. A tak. Rozumiem. Zostałem opierdziel, że się tak z No. Coś Ale nie pamiętam dlaczego. Aha. No może to dlatego, że powiedziałeś. Coś, nie, że to jakaś wibracja zła jest. E jakby ktoś mógł mi przypomnieć, bo byłem ignorantem i, i tak. zapomniałem naprawdę. Jakby ktoś mógł przypomnieć, dlaczego tak nie należy. W każdym razie zdrawiam albo pozdrawiam, y, 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 mówię to bardzo szczerze i, i tak z serca i y, 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 y wibracje tam staram się taką nadać, taką naprawdę tak naprawdę. taką, 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 taką wibrację serdeczną. No dobrze, no to fajnie. No widzisz, i od razu się wibracje podniosły. No. Dobrze, no dobrze, to zdrawiaj, Darku, ja pozdrowię. Zdrawiam. Może już ten ktoś nie będzie cię opierdzielał. No nie może. Dobrze, Dareczku, wiesz, co masz robić. Zapadnij z lekki sen. Letniej, nocy letniej. I uda się tą przestrzeń hipnotyczną. Jesteś? Mm -hmm. No dobrze. Zakładamy, że od paru już sesji zakładam, że żyjemy w symulacji. I ona musi w jakimś się o, o, być w oparciu o jakiś program. Ale w poprzedniej sesji powiedziałeś bardzo, coś bardzo fajnego, bardzo ciekawego, że ten program jest zmienny, tak jakby samonaprowadzający się, korygujący. I chciałabym właśnie ten temat pociągnąć, tego programu. On się, tak jak powiedziałeś, zmienia pod wpływem pewnych danych. I teraz powiedz mi, kto lub co zbiera te dane. No sama symulacja, jeśli dalej będziemy trzymać się takiego nazewnictwa mhm. zawiera cały zestaw danych i jakby pod wpływem tego, co dzieje się wewnątrz tej symulacji algorytmy odczytują dane, według których mogą tworzyć no, no, no jakby nowe elementy tej gry, które są tworzone na podstawie zbieranych danych, wszystko co odbywa się w symulacji. Jest zawarte w tej symulacji, i każda tutaj nasze działanie, myślę, jest tą daną, która w obrębie symulacji jest zapisywana i brana pod uwagę przez algorytmy, które tworzą, rozszerzają te algorytmy, mhm. czy dopisują nowe elementy, właśnie mhm. tego programu. Tak jakby to było takie, no można by było powiedzieć na przykład, że tak jakby nawet człowiek mógł pisać coś takiego, czy jego koncentracja na jakimś elemencie powoduje, że on zauważa jakiś temat, że, że skupia się na jakimś zagadnieniu, na widoku, na czymkolwiek, tak samo Symulacja się w podobny sposób zachowuje, tylko zachowuje się pod wpływem nie jednej obserwacji, tylko jakby trendów, które jakby wynikają z zachowania poszczególnych uczestników i efektów działania tych, tych graczy, tych uczestników. Uh -huh. no jest nas ponoć 8 miliardów. Każda myśl, każde słowo się zapisuje. Powiedz mi, czy do, do tych danych Ziemianie mają dostęp? Tak. Aha. Czy jest to jakaś specjalna grupa? Nie, no jest to zapisane, chociażby to, y, właściwie w obrębie symulacji, Aha. jest y, y, jakby my zanurzeni w tym, w, w tym programie. Czy, czy chmurze danych, nie wiem, jak to nazwać, mhm. w, tych, w tych danych. Mhm. Mamy do niej dostęp nawet pod, w, w, w różnych miejscach. To, co nawet nazywamy świadomością zbiorową, to jest częścią tej symulacji, mhm. bo tam jest taki rezerwuar danych, do którego my podłączeni możemy pewne trendy nawet rozpoznawać. Mhm. E jakby my to możemy rozpoznać jako poszerzenie naszej świadomości czy można to nazwać też efektem setnej małpy że gdzieś właśnie w tej świadomości zbiorowej można nadpisać jakieś dane czy wprowadzić jakieś informacje do których mamy dostęp i później zaczynamy je odtwarzać czy my y, 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 możemy oddawać jakby tą informację tam i inni uczestnicy mogą ją też odczytywać. Mhm. To jest jakby jedna, jedna, jeden element, który właśnie też pom, um, wspomaga tą, tą grę i powoduje, że ta komunikacja w grze i pomiędzy uczestnikami również może się w taki sposób odbywać. Nie taki werbalny, tylko właśnie taki... W, w, w postaci właśnie takich przekazów, informa informacji, do której jesteśmy podłączeni. Poza tym cała to wszystko, co, to, co dotkniemy, jest informacją, co wprowadzamy, jakby co jemy, co pijemy, yy, co czujemy, yy, jest nasączone informacją. Trudno powiedzieć, gdzie to jest. To jest yy -y, po prostu yy, w, w obrębie to tej, w tej okay. yy, to tak jakby pytać, yy, w jeśli byś wejść do nośnika danych i pytać, gdzie są dane tam zapisane, no wszędzie są zapisane. Uh -huh. Uh -huh. Zapisane są parametry graczy, parametry przestrzeni, no wszystkie parametry są tutaj zapisane, i my po prostu poprzez świadomość tego, że tutaj jesteśmy. I połączeni z tą przestrzenią wymieniamy tą informację właśnie w zasadzie. Nadpisujemy, również my nadpisujemy mhm. poprzez nasze myśli, czy emocje, czy uczucia. No tak, ale powiedziałem, że on się, ten program też samo jakby... E koryguje w których momentach niektórych jakby jest no tak, cały bo czas w grupa ktoś jeśli grupa hmm. na przykład graczy zaneguje jakąś ideę na przykład albo będzie starała się yy, albo zacznie na przykład yy, podążać za jakąś taką myślą która yy, ma doprowadzić na przykład do rozszerzenia i, i myśli, że żyjemy w symulacji, albo że religia jest B, no to natychmiast te trendy zostają wyłapywane przez algorytmy i są pisane nowe, y, y, które zamienią na mhm. przykład, albo wpiszą się w ten trend wymiany na przykład religijnej i stworzą trendy, czy dopasują się do, trend, y, do, do, do tego, co gracze myślą, i stworzą y, warunki za którymi gracze podążą i stworzy się coś co będzie odpowiadało grze, a co będzie pochodziło jakby z, z idei myśli gracza na przykład. Aha. Ale z drugiej strony musi to być w pewien sposób kompatybilne z tak zwanym głównym kierunkiem tego całego programu symulacji. Więc gdzieś te dane są wychwytywane i według nawet dane. nie są wychwytywane, tylko one są, są. są, do, są do... cały czas i są dostępne. Mhm. Może nawet nie, że są dostępne. Jeśli jest program komputerowy, no to dane są w obrębie również tego, tego programu. Ewentualnie jest baza danych. Która, z której ten główny program może korzystać. Tak samo jest tutaj. Tyleż tylko, że nic nie trzeba wychwytywać, bo wszystko jest w, tym, w, tym, w tej grze wewnątrz zapisane. Trzeba no to tylko posortować i, 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 i badać jakby ten, badać potencjały, badać właśnie bardziej, bym powiedział, trendy bo jeśli są jakieś pojedyncze myśli, które gasną, które nic nie, jakby nie znaczą albo nie mają wpływu na, na całość gry, to nie trzeba nic z tym robić, ale jeśli coraz więcej uczestników zaczyna dostrzegać coś, no to wtedy, w zależności w którą stronę ten trend mógłby się rozwijać, to można go nadpisać czy zmodyfikować. Albo nawet z jednej myśli można pozyskać pomysł na to, jak modyfikować również program. Na różne sposoby można to, to robić. Tak, ale jeszcze jest tak zwany nadprogram, który ustala pewne reguły. Chodzi mi o to, że ta symulacja jest też jakby uwarunkowana pewnymi regułami czy zasadami. I teraz chodzi mi o to, żebyś sprawdził, czy w tym mechanizmie autokorekcji tego, co się dzieje w tym naszym, tej naszej symulacji, są takie momenty, w których następuje autokorekcja, ale która nie do końca służy nam. Ale ta gra w ogóle ma nam nie służyć. Mhm. Ta gra ma, ma trwać. Mhm. My mamy grać. I to jest w zasadzie nadrzędnym mhm. programem, który ma e, pilnować, żeby gra e, była w odczuciu prawdziwa. Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi, czy musi być jakaś bardzo poważna sytuacja, żeby ta taka no, dosyć poważna też korekta nastąpiła. Czym jest, czy bywają takie sytuacje, kiedy tak jakby w pewnym sensie zmiana jest w kierunku, bo my budząc się, oczywiście nie, ma, nie jesteśmy w większości, ale budząc się też nadajemy pewien kierunek. Budząc się na zasadzie takiej, że odkrywamy, że to jest gra, odkrywamy, i widzimy już wszystko jakby odnażone. Nawet jest wykorzystywane do tego. Bo I co z tego, że się budzimy? Uh -huh. Uh -huh. Dla programu nie ma to najmniejszego znaczenia. Można na tym budować kolejne warstwy. Właśnie do poziomy tej, tej gry można uh -huh. wprowadzać właśnie nowe elementy, nowe zagadnienia, można rozszerzać grepoza, po, 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 jakby poza tą planszę, całą tą, tą planszę można rozszerzać. Aha można wprowadzać zewnętrzne elementy, jakieś na przykład kosmitów czy, czy, czy inne istoty, mo i, uh -huh. cokolwiek można wprowadzić i tworzyć iluzję, że się budzimy, że odkrywamy i tak dalej, ale to jest w obrębie właśnie bardzo często, czy w, prawie zawsze z, z jakby źródłem tych informacji też jest ta sama gra. Uh -huh. No dobrze, a to w takim razie kiedy następuje coś takiego, wprowadzenie nam nowych elementów? Cały czas to ten, ten proces jest. To nie jest tak, że coś jest zaprogramowane i to cały czas jest. Ten, ta, ta zmienność jest cały czas. Uh -huh. A powiedz mi, czy to, ta zmienność, ta autokorekta wymuszała w przeszłości resety? I jest takie poczucie tak, że, że, że gra była resetowana. Mhm. To w takim razie jeszcze sprawdź, czy w przeszłości tak zwanej wymuszała zamknięcie wcześniejszych cywilizacji. No to się związało, no reset wiązał się z resetem, dosłownie. Mhm. No jest w, w takim ogólnym pojmowaniu, że te resety bywają i Słabsze, delikatniejsze i też bywają bardzo ostre. Reset to reset. Mm. Drobny reset to tylko zmiana. Mhm. Mm Okej, okay, dobrze. No dobrze, sprawdź w takim razie, bo już część powiedziałeś, jakie okoliczności muszą wystąpić, żeby ta autokorekta wystąpiła, ale mówię o takiej autokorekcie naprawdę ważnej. Takiej nie to, że cały czas się zmienia. Pod wpływem naszych trendów a i badania trendów, tylko coś, co na przykład zagraża tej symulacji, i wtedy musi nastąpić autokorekta. Ale to są bardzo różne, jakby ścieżki rozwoju i równolegle pewne idee, idee idea yy są rozwijane. Mhm. Jest nas na tyle dużo, że i jesteśmy tak różni w, w, w postrzeganiu tego świata, że my, skupiając się na przykład na rozwoju duchowym, nie widzimy czy nie przyjmujemy tego, czym zajmują się na przykład inni ludzie, jak oni podchodzą do życia, a tam są pewne rozwiązania, które można wprowadzić, które są rozwijane i mhm. które można w pewnym y, y, momencie zwielokrotnić nasilić jakby działania związane z tym i doprowadzić do, do jakiejś sytuacji, rewolucji, wojny, zmiany, czegokolwiek. Do, do wpro można wprowadzić jakąś technologię, można dać jakiś, jakąś zabawkę, zapychacz, rozpraszacz właśnie czy, czy jakąkolwiek zmianę, o której my teraz której my sobie teraz nawet nie uświadamiamy, może gdzieś tam słyszeliśmy, ale nie jesteśmy w tym, nie interesuje nas to, nie skupiamy się na tym, ale inni ludzie owszem, tak. I w tym momencie wtedy dochodzi na przykład do tego, że w pewnym momencie jest BAM i jakiś na przykład ruch gender się pojawia, który był rozwijany od, od bardzo długiego czasu, ale został odpalony w. w, w w jakimś Roz. punkcie, mm -hmm. czy, czy, czy konflikt, który powstaje. On, on się buduje przez jakieś lata, albo trwa całe wieki nawet, mm -hmm. i można go użyć w momencie, w który on jest potrzebny do, jakby do tego, żeby zarządzać jakby z całością tej, tej gry, czy z całością mm -hmm. uczestników. Już też powiedziałeś na ten temat. Ja chciałam cały czas jeszcze do tego mechanizmu autokorekcji. E, wpływa na nas na, na nas, na ludzi? Cała ta gra w pewnym sensie, ale też i te korekty wpływają na nas. No tak. Y, 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 y. To jest, my to możemy postrzegać jako czasem rozwój, czasem jako zmianę. Są wprowadzane, czy przepisy, czy właśnie jakieś trendy, technologia, za którą my podążamy. No i wystarczy popatrzeć, jak uh -huh. bardzo to na nas wpływa. Uh -huh. Czy zmienia to nasze myślenie? No zdecydowanie w, uh -huh. wpływa. Wystarczy popatrzeć na to, jak podchodzimy do do życia, do tego, co nas otacza teraz, a jak podchodziliśmy 5, 10 czy 20 lat temu, i żeby zobaczyć, jak bardzo to na nas wpływa. Uh -huh, uh -huh, dokładnie. Czy ma wpływ na nasze decyzje i wybory? No, bardzo często tak. Uh -huh. Czy może na przykład wpłynąć na tak zwane wybory, powiedzmy sobie, nie wiem, prezydenckie? No tak, to, to tak w pewnym sensie to jest. Yy, yy, można powiedzieć nawet ustalone te algorytmy jakby dążą do tego, żeby, żeby pewne mhm. rozwiązania zaistniały. One mogą się gdzieś tam zmieniać, ale w efekcie wszystko jest prowadzone w taki sposób, żeby, żeby, żeby pewne elementy mogły zaistnieć. No i właśnie punkty. Uhum, o to mi chodzi, że pewne punkty są z góry już ustalone i jeśli... Z... Właściwie to wszystkie punkty są uhum. ustalone, tyle tylko, że one niekoniecznie muszą się wydarzyć. Wtedy następuje pewne, pe, pewnego rodzaju właśnie korygowanie czy wprowadzenie uhum. innych elementów, które mogłyby uhum. cały czas jakby prowadzić grę w jednym kierunku. Uhum. No właśnie. A pokaż takie wydarzenie może być to historyczne albo bardziej współczesne wydarzenie które system musiał skorygować bo jakby szło w nie tą stronę którą miało iść według ustalonych już punktów dużo y, konfliktów y, y, było y, przekładanych na przykład albo się nie wydarzyły albo wydarzyły się w innej formie bardzo cała gama. Mhm. Okej, okay, dobrze. No i tak cały czas się dzieje. Te konflikty są w różnych miejscach tak zwanego naszego świata i one się tlą. Przeciętnie mówi się, że a, około 200 konfliktów jest a, na tak zwanej Ziemi. One są oczywiście i większe, i mniejsze, ale się dzieją. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, czy taki program, tutaj zerkniemy na tą naszą część ziemi poza kopułą, czy taki program samonaprawiający, samonapra napra naprowadzający się jest też poza kopułą? Nie bardzo rozumiem, bo Aha. to jest, to nie jest program poza kopułą, tylko Aha. część tego samego programu, programu. To, w którym Patrz. jest wpisana, okay. wpisany element kopuły poza kopułą jest czy cały astro to jest wszystko, wszystko jakby jest. częścią jednego programu. Mhm, Okej, okay, dobrze. No dobrze, to wracamy do tu i teraz, i powiedz mi w takim razie, tutaj bym przypasowała jeszcze teorie spiskowe. Czym są teorie spiskowe, powiedz? i Dlaczego jest takich zawsze dużo? Bo po pierwsze, my jesteśmy różnorodni, a po, poza tym można dzięki temu kontrolować tą rzeczywistość, dodawać właśnie nowe elementy, testować właśnie zainteresowanie, trendy. Można to później wykorzystywać jako właśnie element gry. Koncentrować naszą energię i kreować z tego różnego rodzaju wydarzenia. Albo, albo kierować po prostu naszą uwagę w jakąś ślepą, ślepą uliczkę. Na jakiś... no, bardzo różne sposoby można to wykorzystywać. Aha. Czy jest jakiś klucz, według którego powstają te teorie spiskowe? Właściwie każdy z nas w pewnym sensie tworzy takie teorie spiskowe. Czy tworzy teorię, dlatego że mhm. widzi część tylko tej rzeczywistości, jego spojrzenie pokazuje tylko fragment czegoś, co na przykład inny człowiek nie, nie widzi, albo widzi w inny, w inny sposób, i na podstawie tego już można tworzyć pewnego rodzaju zakłócenia tej obrazu rzeczywistości. Mhm. W momencie, kiedy jakby znajdzie, znajdzie się grupę istot, które w w podobny sposób myślą i w podobny sposób postrzegają rzeczywistość, to one będą jakby ich specyficzne jakby podejście czy spojrzenie na tą rzeczywistość spowoduje zauważenie czy opisanie tej rzeczywistości w taki sposób, w której jakby elementy z którymi oni się nie zgadzają albo widzą je w inny sposób, zaczynają tworzyć coś. Co nosi znamiona teorii spiskowej, dlatego że pewnych elementów nie są w stanie pozyskać, są w stanie na podstawie pewnych obserwacji dojść do wniosków, które jakby powodują, że to nosi znamiona właśnie czegoś, co nazywamy teorią, a co dla takich na przykład ludzi będzie czymś całkowicie logicznym i, i, i normalnym, choć czy również czymś, czego, nie do końca, co, co, czego do końca nie potrafią udowodnić. Później, jeśli taka teoria zaczyna być właśnie naładowana potencjałem i algorytm uzna to zainteresujące na przykład, albo że, że może tego użyć, no to jest... To wdrażane jakby, i, mhm. i wtedy jakby następuje zakotwiczenie tej idei, tej teorii w rzeczywistości i ona jakby dostaje status wykonania i, i, i zaczyna się jakby manifestować w tej rzeczywistości. Mhm. No powiedzmy. Kto... To są tak jakby podprogramy, które, które mogą, ale nie muszą się jakby wypełnić. Mhm. A powiedz, kto nam podtyka te teorie spiskowe? Służby, czy my sami, w pewnym sensie, kiedy kwestionujemy pewne zagadnienia? W zależności od, od teorii. My sami możemy, tak jak wspomniałem, możemy sami tworzyć teorię indywidualnie, możemy tworzyć w grupach, możemy, może nam właśnie sam, sama gra podpowiadać poprzez uczestników czy pod, 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 pod um, używając różnych podprogramów um, um, mogą takie teorie do naszej świadomości um, przenikać. No dobrze, A czy przypadkiem nasza cała egzystencja to nie jest jedna, jedna wielka teoria spiskowa. całość. Coś, co tak nie do końca nie jest prawdziwe, nie jest prawdą, jest iluzją. Wszystko właściwie może być prawdziwe dla nas, albo może nic nie być prawdziwe. Mhm. Wszystko zależy od tego właśnie, jak do tego podejdziemy. I jeśli popatrzymy na to, że wszystko, że faktycznie wszystko jest iluzją, bo nasze spojrzenie pokazuje nam tylko wycinek tej rzeczywistości, tej gry, no to można tak powiedzieć, że, uh -huh. że, 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 że nic nie jest prawdziwe, czy możemy to nazwać i teorią. Uh -huh. No bo to jest tylko naszym odczuciem tej, tej, tej gry, a nie, a nie prawdą. Uh -huh. No dobrze, a teraz chciałabym, żebyś mi powiedział, co ci się co czujesz, co postrzegasz, kiedy mówię o zjawisku pod tytułem kłamstwo. A ci się pokazuje. Kłamstwo. Zbiór, zbiór po prostu informacji, zbiór takich energii, którą, to, mm. którą, e, zbiór energii, którą tą informację niesie. Mm -hmm. A kto ustala prawdę? To to kto ustala reguły prawdy. Ale czym mi, miałaby ta prawda być? Bo jeśli wrócimy do tego, co wcześniej. Wspomniałem, no tutaj ta prawda będzie dla każdego inna i, i, i czy będzie w ogóle prawdą. Jeśli ktoś przyjmie, że to jest prawda, czy jakieś grupy e, ludzi, czy grupy społeczne, czy narody zgodzą się, że to jest prawda, no to wtedy ustalą, że to jest prawda. Jeśli naukowcy to naukowcy, jeśli jest rząd, to rząd. Każda grupa może ustalić, co jest prawdą. Każdy z nas może ustalić, co jest prawdą. Możemy ustalić, że wszystko jest prawdą, albo że wszystko jest kłamstwem? Kwestia perspektywy, kwestia spojrzenia, kwestia właśnie przyjęcia tego naszych doświadczeń, naszego spojrzenia, naszych odczuć. To wszystko może dać nam Odpowiedź, czy jest to prawdziwe, czy nie. Możemy również zanegować, i, i nasze doświadczenie może wskazywać, jeśli je porównamy, na przykład z doświadczeniem innych ludzi, może się okazać, że to, co dla nas jest prawdziwe, dla sąsiada już nie jest. Więc w tym sensie możemy uznać, że nie ma prawdy, Aha. że nic nie jest prawdziwe. Albo możemy się zgodzić z żoną mężem, z przyjacielem, że. Że ta teoria spiskowa jest prawdziwa, i wtedy ona będzie prawdziwa dla nas. Uh -huh. Uh -huh. A sprawdź, Darku, czy prawda i kłamstwo są wpisane w nasz ludzki program? Jest to kwestia programu pod tytułem dualizmu, w którym to również prawda i kłamstwo, dobro i zło, czarne i białe, jest wpisane, jest jakby takim elementem tego. Uh -huh. Sprawdź, czy w naturze ludzkiej tej pierwotnej jest kłamstwo i czy jest prawda. Czy człowiek właśnie w tej naturze pierwotnej umiał kłamać? I czy umiał? Umieć może umiał, tylko że nie musiał tego robić, bo, bo był prawdziwy i spójny i, i zgodny sam ze sobą. Nie musiał tego robić. Uh -huh. okay. To dlaczego teraz, w tej naszej rzeczywistości aktualnej, tak bardzo to kłamstwo jest rozplenione. Nawet w świadomości zbiorowej, często. Bo nikt, po pierwsze, nikt nie wie, co jest prawdą. A, dwa, a, a, a poza tym y, 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 ilość informacji. Ilość spojrzeń, ilość interesów jest tak duża, że też można to podciągnąć pod walkę ego, pod ścieranie się właśnie tych egoosobowości, ścieranie się właśnie tych graczy ze sobą, którzy chcąc udowodnić jakby swoją prawdę, czy uzyskać w tej grze jakieś, jakieś właśnie dodatki czy bonusy promują jakby swój punkt widzenia, używając również do tego manipulacji czy kłamstwa, co dla nich niekoniecznie oznacza manipulację. Tylko jakby w pewne programy czy w niektórych religiach nawet to również jest, że kłamstwo czy mówienie czegoś, co ten, co ten drugi człowiek chce usłyszeć, nie jest traktowane jako kłamstwo, tylko jakby narzędzie do osiągnięcia celu. Okay. I jeśli mówimy, że jest dużo kłamstwa, to jest tylko jakby nasze spojrzenie, ktoś, kto, kto według nas kłamie, wcale z jego perspektywy, z jego poziomu, nie jest to wcale kłamstwem, tylko coś, co on na przykład chce zrobić w dobrej wierze. Posuwając się do kreślenia tak rzeczywistości, która właśnie doprowadzi do, do, do wypełnienia pewnego jakby elementu. Dla niego nie jest to czymś na przykład złym. Okej, okay. no, do swojego celu. Mhm. Dobrze, a teraz Darku, sprawdźmy, jakie są narzędzia do manipulacji nami. No właśnie do manipulacji, tak, żebyśmy postrzegali pewne zjawisko jako prawda, a pewne zjawisko jako nieprawda. Jakie tutaj widzisz narzędzia? Nasze zmysły, koncentracje, pewne no właśnie koncentracje naszej energii, czy pokazywanie nam rzeczywistości, jakby wycinka rzeczywistości. To można porównać na przykład do, do sytuacji, kiedy idziemy na na przykład na spotkanie, w którym ktoś będzie nam pokazywał, że najlepszym sposobem na zarobienie pieniędzy jest inwestycja w kryptowaluty i pokaże nam, że będzie mówił w, w samych superlatywach i pokazywał nam, tylko zalety kryptowalut, nie, mówi, nie będzie mówił o wadach, mhm. ale jednocześnie powie y, tylko i wyłącznie, opisze wady innych sposobów inwestowania, typu nieruchomość, czy giełda, czy, czy waluty, czy inne rzeczy. Powie tylko i wyłącznie. O wadach, ani wspomni o zaletach. W tym momencie jedynym słusznym wyborem będzie właśnie wybór kryptowalut, no bo jakby informacja nie jest pełna, tylko wybiórczo podana, stworzy obraz rzeczywistości, w której jakby kryptowaluta przybierze obraz bardzo pozytywny. i Jedyny słuszny. I tak można robić jakby za każdą informacją, czyli mówić o niej w sposób wybiórczy pomijać pewne kwestie, a niektóre wyolbrzymiać na przykład. Mhm. No i właśnie, czy język może być narzędziem manipulacji? Język może być, tak. Mhm. Język jest... może być, bo można używać słów w trosce o nasze dobro jako coś, co nam może nie służyć. Mhm, dokładnie, można dobrze to ubrać. Seriale, filmy też mają taki manipulacyjny wpływ na nas. Właściwie wszystko może być wszystko. czymś takim: książka, serial, mhm. film, piosenka, cokolwiek. Mhm. Miejsce. Mhm. Wszystko może być czymś, co, co, co może zniekształcić nas, ob, 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 obraz tej rzeczywistości czy tej sytuacji. I to można łatwo zobaczyć, że. Raz masło jest zdrowe, raz jest niezdrowe, raz kawa jest zdrowa, raz jest nie, nie? absolutnie y, trucizną, i mhm. właściwie jak chcemy obraz przedstawić, to taki on będzie. Taki on będzie, no właśnie. I teraz chciałabym wiedzieć, kto ustala te reguły? Kto ustala te. Teorie spiskowe i nas mówi nam, że masło jest cudowne i wspaniałe, i dobrze działa na nasz układ nerwowy, a kiedy indziej propagował margarynę jako ósmy cud świata? No to to akurat koncerny, ale y, można powiedzieć, że y, każdy, z to, to mm. każdy z nas to robi. Każdy z nas to robi, pokazując jakby swoją wersję rzeczywistości. W pewien sposób wpływa na, na swojego rozmówcę czy na, na, na drugiego człowieka. Przecież, nawet kiedy się spotykamy, to już dokonujemy swojej tej manipulacji, pokazując się w samych superlatywach, najczęściej opisując siebie, co żeśmy stworzyli, a później się okazuje, że, że w głębi niewiele żeśmy z tego osiągnęli. I jakby bardzo często, czy jak idziemy do pracy, to przecież jakby dwo, robimy, dopuszczamy się właściwie pewnej manipulacji względem tego pracodawcy, bo opisujemy siebie w pewnym sensie inaczej niż w prawdziwie jesteśmy. Każdy z nas, jakby korzysta z tych algorytmów do manipulacji, właśnie. Czy może, może inaczej? Są na przykład ludzie, którzy są podłączeni mitomani, na przykład. Oni przecież święcie wierzą w to, co, w to, co mówią, mimo tego, że nie przeżyli, no to ich opowieść jest bardzo prawdziwa dla, dla innych, więc. Tutaj to jest też kwestia tego właśnie, czy ten świat, w którym jesteśmy, ta gra jest prawdziwa, czy nie. Czy wtedy jest prawdziwa, kiedy uwierzymy, że jest prawdziwa. Jeśli stworzymy sobie obraz, jeśli ktoś jest chory psychiatrycznie na przykład i, 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 i mówi o jakichś wizjach, to przecież dla niego to jest najświętsza prawda. Dla niego to jest, właśnie ten świat to jest tak właśnie wygląda, a ktoś inny mówi, że jest wariatem mhm. i, że, i że się myli. To czyli kto ma rację? Gdzie jest ta prawda właściwie. Czy, więc każdy z nas jest na swój sposób chory psychicznie. I widzi to, co chce widzieć, albo to, jak nauczył się na to patrzeć. No pięknie, coraz lepiej. Powiedz, czy to jest eksperyment? Co to jest za eksperyment, w którym my bierzemy udział? A gra jest jakimś eksperymentem, Darek. Jest jakimś nie wiem. Sprawdzaniem nas, naszych reakcji, to jest jakiś eksperyment dla mnie. Co to jest? Może to też być eksperymentem, jeśli tak na to popatrzysz. Mhm. W efekcie mam wrażenie cały czas, że to ma zamknąć nas właśnie w pewnego rodzaju zbiorze, lupie energii. W, 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 w którą w tą zupę my mamy, jakby tłoczyć swoje zaangażowanie, swoją energię i zasilać ten, ten konstrukt swoją energią. A co my tam będziemy przy okazji przeżywać, to już jest hmm, ma mniejsze znaczenie. Choć ma znaczenie, jeśli będziemy, jeśli uwierzymy, że ten świat jest zły, że jesteśmy słabi, że sobie nie poradzimy, że musimy walczyć. Że, że nas oszukują. No to tym, tym lepiej dla tej superenergii. energii. Mhm. Dla, dla tych, którzy tej energii, no, tak jakby potrzebują. Mhm. Ale czasami jesteśmy poddawani bardzo niebezpiecznym działaniom. Na przykład, właśnie jeśli chodzi o produkty spożywcze, w pewien sposób jest tu taki rodzaj kierunku i działania, że w zasadzie wszystko, co teraz jest stworzone do, do spożywania, jest dla nas trucizną. No ciągle? tak, ale no nie tylko to, co spożywamy, ale też każda myśl jest czymś mhm. takim. Mhm. Okay. Praktycznie tak, no bo gdziekolwiek się nie wyjdzie na, na ulicę, to słyszy się えー、えだけ i e あの、 Trudne takie ciężkie informacje, wiadomości. Mhm. Co chwilę słyszymy, że ktoś zachorował, czy ktoś, czy idąc do sklepu, widzimy, że ceny wzrastają, mhm. że, że coraz więcej jakby obciążeń to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to będzie jedzenie, czy, czy wyższa cena, czy, czy zagrożenie. Każda myśl jest jakby toksyczna w tej chwili. Mhm. Myśl czy cokolwiek robimy, możemy patrzeć, że ciuchy, które kupujemy, są barwione czymś, co też nam szkodzi, że woda jest zatruta, że powietrze jest zatrute. Oczywiście, że tak. I, i, mhm. i, I to jakby wspomaga ten proces, bo to jakby zaburza czy wpływa właśnie na. Mm, Yy, na zakotwiczenie nas, jakby w, i po, połączenie nas, właśnie w, z, 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 en, z tą energią gry. Mhm. Yy, w momen my, my możemy się temu poddać, yy, albo nie. Yy, problem polega też na tym, że często nieświadomie yy, poddajemy się jakimś sugestiom. I, i podążamy, i nasza e, energetyka, e, na, e, nasza, i nasza istota mhm. zaczyna po prostu cierpić, czy, czy wątpić, czy mieć tego serdecznie dość, czy zaczyna właśnie się czegoś bać. No i o to chodzi. Mhm. I, I wtedy to staje się naszą prawdą. Widzimy tą grę właśnie tak, ale to dalej jest nasz wybór. My, my dalej nie musimy patrzeć na to, że to jest złe. Możemy przyjąć jakby postawę, że wszystko nam służy. Nawet jeśli zjemy coś loda, który jest toksyczny. To nam to, to służy, no bo toksyczne dla nas nie jest. Jeśli będziemy na to tak patrzeć, że tam jest cukier, że tam jest to, mhm. że tam jest tamto, że to jest, że woda jest w plastikowej butelce, no to w, 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 wejdziemy w, jakby w korkociąg myśli, zagrożeń, który nigdy się nie skończy. Mhm. No właśnie, zaczęłaś też e, mówić o chorobach. I teraz chciałabym rozpracować taką teorię, e, teorię choroby. Czego chorujemy i jaki jest mechanizm chorowania? Choroba to też jest program i, hmm? i, i konstrukcja, która właśnie trzyma nas w pewnego rodzaju stanie, w, czy na pewnym poziomie tej, 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 tej gry, która w efekcie ogranicza naszą aktywność w grze. Zamyka do tego, żebyśmy czuli od, odpowiednio tą rzeczywistość siebie i razem z naszymi emocjami i myślami, właśnie doświadczyli czegoś, co w efekcie nas totalnie jakby ograbia z energii i zabiera nam siłę właśnie do tej, do tej gry. Ale czy choroba w ogóle jako taka istnieje? Nie. To jest kwestia, właśnie przekonania nas, czy, czy postrzegania, jakby stanów, czy, czy stworzenia, czy, czy, czy pobrania, jakby tej idei, która tworzy stan, który, który staje się naszą prawdą. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, bo według tej teorii choroby. Istnieje jakaś zewnętrzna siła, która wchodzi w nasze ciało, robi jakieś spustoszenie, i trzeba na siłę tę złą, e, nie wiem, tą złą siłę wydostać, wyrzucić z ciała. Tak jest podawane, jakby w tak zwanym mainstreamie, w tej części lecznicowej. Ale czy tak naprawdę my się w ogóle od siebie zarażamy? Czy jest coś takiego jak zjawisko zarażenia? Spójrz na to. No jest, jeśli w to uwierzymy, bo wtedy rzeczywiście ta, ta idea, ten, 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 to przekonanie, ono się zaczyna realizować i możemy to udowadniać poprzez naukę. Ale znowu naukowcy, jeśli się zgodzą, jeśli dojdą do jakichś wniosków, no to ustalą, że to jest prawdziwe. Mm -hmm. Natomiast tutaj, w świecie energii, jakby następują po prostu zaburzenia, które są wynikiem tego, żeśmy jakby skoncentrowali się na czymś, co potencjalnie ma nam, ma, nam nie służy i myśląc, nadając temu jakby wartości emanując tym jakby do, do gry, powołujemy to do życia, czyli manifestujemy to, co daje później jakby dowód taki na przykład nauce, że jest tak, jak oni ustalili. Czyli odczyt, interpretacja tego jest zgodna z, 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 z tą częścią prawdy. Mm -hmm. Ale też wiemy, że naukowcy mają pewne wytyczne, często według których muszą działać i według których muszą pewne rzeczy udowodnić. No dobrze, powiedz mi, jak komunikują się nasze ciała? Ciała Ja bym ludzkie. powiedział, że mimo wszystko rzeczuciem. Mm -hmm. My właściwie nie musimy używać języka, czy, czy rozmawiać ze sobą werbalnie, żeby czuć się bezpiecznie, czuć się zagrożonym, czy, czy wiedzieć, czuć, co ta druga istota chce nam przekazać. Mhm. Oczywiście, że poprzez tę większość tych elementów życia, niektóre przekazy. Niektóre fragmenty tego uczucia są jakby nie, y, takie trochę rozproszone czy niezauważane, przez to musimy to powiedzieć i tak dalej, ale my właściwie poprzez to, że jesteśmy elementami tej samej gry poprzez to, że jesteśmy w pewnym sensie pod programami mhm. i wchodzimy ze sobą w interakcję. Jesteśmy w stanie od, od, odczuwać się, gdzie w nas odczytywać jakby tą informację mhm. z siebie, która jest bardziej precyzyjna niż, niż właśnie mowa. Nawet mhm. mowa ciała mhm. jest bardziej jakby precyzyjna niż język nasz. Co znajduje się w naszym biopolu? I czy nasze biopola właśnie między sobą się komunikują? Komunikują się, znaczy komunikują się. Można powiedzieć, że się komunikują, mhm. można powiedzieć, że na siebie oddziałowują, mhm. że, że po prostu jesteśmy w stanie wtedy odczuć, czy, czy stan, czy intencje. Tej, tej drugiej istoty. Tam jest bardzo duża ilość informacji, którą emanujemy na, na zewnątrz. No, właśnie na zewnątrz emanujemy te myśli, nasze emocje, które w efekcie później mogą przynieść nam manifestację jakichś elementów, ale też możemy my, jako istoty czujące, odczuć te stany u innych mhm. ludzi. Mhm. Mhm. No właśnie, też mieliśmy parę sesji na temat bardzo inteligentnego ludzkiego ciała, i to ciało jest bardzo inteligentnie skonstruowane, ma taki odpowiedni program. I my w tym naszym biopolu oczywiście mamy, tak jak mówisz, tak? są dane, które jakby spotykają się między sobą, te dane się też spotykają, mogą się wymieniać. I właśnie tutaj chciałabym pokazać ten, ten moment tak zwanego zarażania się. Kiedy te biopola ze sobą rozmawiają i kiedy spotyka się osoba, która już ma takie symptomy przeziębienia, kicha, prycha, boli gardło. I zajrzyjmy, dlaczego się tak dzieje, że właśnie próbuje coś wydalić z siebie, czyli poprzez kichanie i kaszel istota to ciało próbuje coś usunąć. Bo następuje reakcja na podstawie pewnych czynników i pewnych jakby odczuć, która powoduje, że ciało reaguje tak. Tu można pójść dalej, na przykład zobaczyć, jak ciało potrafi przestać, się, jak ciało potrafi poddać się. Na przykład tłumowi. Wystarczy iść na przykład na na boisko piłkarskie na mecz na przykład i zobaczyć jak y, ciało zaczyna i umysł wtedy nawet reagować na y, zgodnie z innymi na przykład ludźmi z innymi kibicami tak samo jest ze wszystkim innym y, 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 nawet z chorobą kiedy my mhm. poprzez pewne obserwacje i poprzez pewne odczucia w drugim człowieku który czuje się właśnie y, który boi się na przykład, który nie chce zachorować, który ma jakąś wizję, że będzie, że coś mu się stanie na podstawie przekonań albo innych wcześniejszych przyzwoleń, które stało się doświadczeniem choroby wpływa jakby na, w zasadzie wpływa na swoje samopoczucie, a my odbierając to pobieramy próbkę jakby takiego zachowania, które jakby odtwarzamy poprzez jakby formę nauki, powielamy u siebie. Mm -hmm. Dokładnie tak jest, Darku. Najczęściej się to dzieje: ciało próbuje wyrzucić to, co mu zaszkodziło, czyli toksyny. Próbuje usunąć, tak? Czy chcemy, czy nie chcemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, jednak pewne prawa zostały pogwałcone i sporo z tego, co nas otacza, co wdychamy, co pijemy, co jemy. Zawiera mnóstwo toksyn. I teraz organizm, który zwykle jest bardzo mądry, inteligentny, próbuje to usunąć ze swojego ciała, bo to mu przeszkadza. To mu przeszkadza w dobrym funkcjonowaniu. I wtedy jest ta reakcja tak zwanej choroby, czyli kichania, prychania, bólu gardła może i gorączka. I spotyka się taka istota, która no, zaczęła kichać z drugą istotą, która w biopolu też ma zapisane. Że ma toksyny, że ciało ma toksyny. I wyobraź sobie, że właśnie poprzez tą komunikację, to drugie, jeszcze nie kichające ciało, dostaje informację, że masz takie same toksyny, to musisz je usunąć. I mamy taki efekt, że ktoś spotyka kogoś, tamten kichnął i ten następnego dnia też kicha, bo ciało próbuje usunąć wszystkie toksyny. A przecież mamy w naszym systemie ciała cały system samoleczenia, mechanizm samoleczenia. Ciało jest na tyle inteligentne, że potrafi sobie z tym poradzić pod warunkiem, że nie będziemy przeszkadzać. No dobrze, Darku, zbliżamy się do końca. Ja mam takie wrażenie, że ten świat to jeden wielki żart, tak bym powiedziała. Ta gra jest pewnym takim żartem dla mnie, przerażającym momentami, jeśli weźmiemy go całkiem na poważnie. Taki wtedy czarny humor się tworzy. Powiedz mi, czy chciałbyś coś dodać? Abyśmy byli uważni i nie wyolbrzymiali pewnych e, m, sytuacji. Mhm. E, i próbowali być neutralni do, do absolutnie do wszystkiego. Mhm. I nie tylko do tego, co nas jakby boli i szczypie w tyłek, tylko również do tego, co nas zbyt mocno ekscytuje. Mhm. Do tego Dobrze. również. Do tego również. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i za wglądy. I wyłączam nagrywanie. Na razie.